Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ariowit. Witam Was w kolejnym czytaniu książki autora Janusza Bieszka: Starożytne Królestwo Lechi 2. Zapomniane Dowody. Dzisiaj wybierzemy sobie kolejny fragment. Otóż będzie to już tak z połowy książki. Ja przeczytałem już prawie połowę. Na początku są monety lechickie ze starożytności i są znajdowane na terenie Polski. Nie tylko, wizerunki bogów, królów na nich nasze są. Więc teraz weźmiemy się za list Fryderyka, pierwszego cesarza rzeszonego Barbę Resue, walczyć nie barbarzyńca do pata korberyskiego. I to jest tak. W takim razie, ok, zobaczymy co będzie tutaj pisał ten, ta persona. Zostaw łapkę w górę jeszcze, proszę żebyście zostawili łapkę w górę, napisali komentarz dla zasięgu, zasubskrybowali kanał i polecali właśnie szerzenie naszej prawdziwej historii i nie tylko uświadamianie, Ciebie w wielu prawdziwych drogach. Ok, ale zacznijmy teraz od tej książki. Dobra. List Fryderyka I cesarza rzeczonego Barbę Resusse do Opata Korberyskiego. Umyśliliśmy uwiadomić uświad Was dokładniej, jak łaskawy Bóg wszechmogący raczył dopomóc nam w wojnie niniejszej przeciwko Polakom. A potęgę cesarstwa rzymskiego rozszerzyć. Mhm. Dowodem pomyślności tej są sami Polacy. Wprążeni w jarzmo panowania naszego. Lubo Polska, Polania, obwarowana jest, od, jest i od natury, i zamkami obronnymi tak mocno, iż królowie i cesarze poprzednicy nasi ledwie do rzeki Odry i to z wielką trudnością najeżdżać ją mogli. My jednakże przy pomocy Boga prowadzącego nas. Jawnie, kto jest waszym bogiem? a Kto było? Cesarzowie, Niemcy. Uprzątnowszy z wielką pracą wszystkie drogi zawalone, pościnanymi przez polanów kłodami, aż do rzeki Odry, przeprawiliśmy wojsko nasze w święto Narodzenia naszej Panny, te, Maryi, przez głęboki sznur tejże rzeki, która jakoby mur Niewzruszony zabezpieczała do tego czasu Polaków, a gdy przeważono jednych, drudzy przebrnęli w Pław, jakoby na wyścigi. Polacy, Polanie, stworzeni tym, uciekli przed obliczem naszym, straciwszy nadzieję obronienia ziemi swojej. Takie tam, pierdu, pierdu, Loboliczne wojsko wzmocnione posiłkami Rusinów, Partów, Prusaków i Pomorzan wyprowadzili. Spalili miasta swoje najznakomitsze. Głogów i bytom, których niegdyś nikt dobyć nie mógł, tudzież wiele zamków zniszczyli, ażeby nie dostały się w moc naszą. Postępując między wojskiem naszym, za uciekającymi Polakami, zniszczyliśmy ogniem i mieczem całą prawie diecezję wrocławską i poznańską. Oni się mają czym chwalić. Widzicie czym się chwalili? Chwaliła ta nacja te narody? Niszczeniem i sianiem. Morderstw i tak dalej. No to jest właśnie to. Książę Polski, Polanie nie mogąc sprostać potędzy naszej, zagrożone ostatnią klęską, quest narodu swojego, błagał nas przez posłów i przez książąt naszych. No wiecie, no Niemcy to bajkopisarze byli, dodawali tam swoje rzeczy, ale mniejsza z tym. A żebyśmy pozwolili mu. Przybyć do obozu, pokorzyć się osobiście dla odzyskania łaski naszej i poddania się zbieżności cesarskiej, które to pozwolenie z wielką trudnością wyżebrawszy przybył do Erzysgowa w decyzji poznańskiej, upadł do nóg majestatu naszego, a za wstawieniem się książąt naszych otrzymał łaskowienie z obowiązkami. Naprzód zeznał, iż przysiąg swoim i wszystkich Polaków Polan imieniem. Iż nie z pogardy cesarza rzymskiego wygnali księcia Wadysława. Po wtórnym zapłacić nam 2000 grzywien srebra, książętom naszym 1000 grzywien srebra, małżonce naszej 20 grzywien srebra złota, a dworowi naszemu 10 grzywien srebra. Jako winę opieszałości, że nie pośpieszył dawniej do dworu naszego dla wykonania należącego nam hołdu i wsięgi wierności. Mm -hmm. Panowie, Wielcy Królowie, na koniec obiecał pod przysiągą wyprawić do Włoch posiłki na wojnę, którą przedsiębierzamy, tudzież przybyć osobiście do Magdeburga na święto Bożego Narodzenia, następujący jest sprawić się przed sądem naszym z bratem swoim wygnanym jako oskarżycielem. Wysłuchawszy zatem Polesowa przysięgę w jedności nam tudzież rzetelności, po dopełnieniu obowiązków dopiero wyszczególnionych, odebrawszy zakładników, mianowicie brata jego, księcia Kazimierza, z kilkoma szlachcicami polskimi, powracamy Krzysztofowi z łaski boskiej. List ten, jeżeli niezmyślony, w swoim czasie może być okulnikiem rozpisanym do panów znakomitszych w Niemczech na wzór buletynów głównej kwatery w późniejszych wiekach. Miał snać cesarz, mówi kromer. Ważne powody do rozgłaszania takowych baśni. No proszę bardzo, ważne powody do rozgłaszania takowych baśni. List ten jedynym jest źródłem powieści o hołdownictwie książąt polskich cesarzom. No. Powtarzanej przez kronikarzy niemieckich, późniejszych, gdyby nasi pisarze rozpraw Depolonia znaczy, zaczerpnęli, byli z tego oszczędzili oszczędziliby sobie wiele niepotrzebnego mazołu. Do części, w której kroniki wieku XII wyłączone z poprzedzającej osnowy autora. Książę Wodysław przewidując, iż panowie polscy i rycerstwo niegorliwie popieraliby przedsięwzięty zabór dzielnic książąt młodszych, wezwał na pomoc książąt ruskich, będąc urodzonym z Ruskini, których wojskiem posiłgowym wygnał braci. Okay. Autor kroniki mówi o tym później na stronie 179. Książę ten zazdrosny i pyszny nie mógł zcierpieć podziału Królestwa Polskiego przez zazdrość ani równych sobie, książąc przez pychę. Dobrał sobie też małżonkę niemniej zazdrosną i pyszną nad to łakomą, która gardziła Polakami. Wrzedziła się obyczajami narodu, nieprzystępna, cześnikom nawet i stolnikom książęcym zbliżać się ku sobie nie pozwalała, bo strój Polski raził oczy jej. Z zdawał się onej jej nieschludnym i że Polacy ich cuchnęli. Odejśniaków zaś wymagała chciwie, ażeby każdy, pod możności swojej, przynosił na stół książącej podarunki. Święte uroczyste. Zwane poczta, to jest kurczęta, prosięta, gąski, młode, miód, pszenice, owiec, co gdy chętnie kilka razy podarowali, księżna zamieniła to z czasem w powinność i daninę uciążliwą. By o zazdrości i o winosłości księżnej Krystyny, mówił już przypiśnik nawiasem w pierwszej części koniki niniejszej, na stronie drugiej. Reszta nawiasu jest jego drobnością i plotką guminną i niegodną wspomnienia w kronice poważnego autora. Ustęp po Piotrze Grabi ze skrzynna, opuszczony w osnowie poprzedzający kroniki na stronie 178. Najnie wyrokiem sądu jednostronnego ukarano okrutnie męża cnotliwego, znakomitego czynami Piotra Grabiego ze skrzynna. Obwiniewszy go złośliwie o spiski zmyślone przez niewiastę mściwą, porwano z domu własnego gwałtem, a w więzieniu mowę i wzrok odjęto. Dowodem niewinności męża tego cnotliwego i nieporównanego jest, iż podług świadectwa opisów polskich, polańskich odzyskał oczy i język wyłupione i wyrwane sobie okrutnie, z miłosierdzia boskiego, którego wiara i cześć ostrzewa ogorliwie. Żyjąc potem kilka lat, widział dobrze i rozmawiał aż do śmierci. Wiele kościołów i klasztorów wystawił i uposażył hojnie, a nawet umierając, zobowiązał synów swoich Konstantego i Diego, ażeby dostarczali kościołom owym i klasztorom, czego by jeszcze potrzebowały. Pogrzebany z przyzwoitą wspaniałością w kościele świętego Wicentego, który z klasztorem Premonstratenów zakonu wystawił na przedmieściu Wrocławia. Wiele Polaków zjechało się do tegoż miasta na uczczenia pogrzebu męża ulubionego powszechnie za życia swego. Sławny imię Piotra Grabiego ze Skrzynna tkwi do dziś dnia w pamięci Polaków Polanów. Małżonka jego imieniem Maria umarła później. Ciało wyłożono w grobie męża i połączono ze zwłokami jego, co zaświadczają wiersze wyryte na grobowcu Hesui. Hesitus est Petrus Maria Cons o wielu kościołach w Polsce Polani Wadają, że pierwiastkowo wystawione były przez Grabiego pod Piotra, które z czasem rozbudowano, a nawet powystawiano, mianowicie we Wrocławiu. Kościoły świętego Wincentego, Michała, Strzelnie, Kaliszu i tak dalej. Dobrze, nie będę nie potrzebuje tutaj czytać o kościołach. Nie potrzeba. W o 12 jedna z w Krakowa nie nazywało się jeszcze Kazimierzem, a zakon kaznodziejski nie istniał. Dobrze tutaj jest o wspaniałości. Jakoś Piotra Grabiego dalej. W kompilacji Dugosza powtórzoną pochwałę tę Piotra ze na tak. Dobra, do przodu. Wojnę niniejszą, która tym więcej hańbi ciebie, a nawet na potomku twoich zaciąga za kałę, Zakałę, że będąc opiekunem braci młodszych, postawionym pod ojca waszego, żeby. Dobra, to nic. Teraz sobie skupach. Nie skruszyła zakamieniałości serca księcia ładysowa klątwa, duchowna, ani groźna wróżba przyszłości poskromiła. Ambicją jego jednakże, słysząc o niej nie uniósł się z zapalczywym gniewem, podróż zwyczaju książąt popędliwych przeciwko arcybiskowi i, arcybiskupowi, i owszem, z podziwieniem wszystkich, tak wiele mocy okazał nad sobą samym, iż nie odpowiedział mu ani słowa nieprzyzwoitego godności swojej. Obelżywego dostojności arcybiskupa, nawet gdy woźnica arcybiskupa skierowawszy nieostrożnie końmi, zawadził tylną osią kolasy odjeżdżającego słup namiotu księżniczego, przeto kotara spadająca mało samego książęcia nie przykryła. O. To jest o Kościołach, chodzi o dla klasztorach, więc naprawdę tego nie potrzeba czytać. Bo po co, nie widzę szczęśliwie większego? Dobrze, ok, mamy teraz: Kronika i dzieje książąt albo cesarstwa Polanii. Gala anonima, inaczej Marcina Gala, z XII wieku pełna. Publikowana w XXI wieku. Kronika Gala nie dość, że, no, nie nosiła, nieprawdziwy, nie dość, że nosiła nieprawdziwy tytuł. Kronika Polska, ponieważ Polska w XII wieku jeszcze nie istniała, jedynie Lechia lub Polania. To obejmowała swoją treścią tylko okres średniowiecza. Moim zdaniem, jak również niektórych badaczy niezależnych, pełna konika Gala obejmowała dzieje Lechii, zarówno starożytności, jak i średniowieczu. Dowodem na to jest wydanie w Warszawie w 1821 roku kroniki pod tytułem Historia Bolesława Życiego kula polskiego. Opisującej okres średniowiecza wraz z prowadzeniem będącym oddzielną kroniką pod tytułem Historia Polski, opisującym okres starożytności. Te dwie części stanowią właśnie pełną kronikę Gala, ale wydawca i komentatorzy historyczni pracując pod zaborami z obawy podzielili jej tekst na dwie oddzielne kroniki, pod wyżej wymienionymi tytułami. Wynika to także z treści ich wątpliwości i komentarzy. Tak więc Historia Polski była wstępem do historii Bolesowaczego Króla Polskiego. Stwierdziłem kartka po kartce treść Kroniki Gala wydanej w 2003 roku jako Kronika Polska z historią Bolesława Czyszygo, Króla Polskiego wydaną w 1821 roku. Eprint wydawnictwa Marmoryka z 2006 roku i stwierdziłem, że z wyjątkiem dat są identyczne, z tym, że data druga jest oczywiście przetłumaczona z łaciny na język polski, jakim posługiwano się w XIX wieku. Niestety w wydaniu z 2003 roku wydawca zmanipulował tekst, nie podając wielu dat, np. lat panowania Popiela oraz odpoczęcie panowania Zimowita, Leszka, Zimomysła, Mieszka i Bolesława I, które uwiarygodniają ich panowanie. Są one natomiast wymienione w wydaniu z 1821 roku. Podobnie nie podał daty urodzenia Mieszka I i Bolesława I. Popiel 842 Zimowit 867 Leszek 902 Ziemowy z 913 Mieszko 965 w 961 Bolesław I 902 w 957 Dalej również tekst skorniki z 2003 roku jest ogołocony z dat. Na przykład w rozdziale 6 o pierwszym Bolesławie Scena pierwsza Mianowicie roku 1003 Mrawy i Czechy opanował. roku 1015 Sasów tak się nie poskromił. Roku 1913. Po mi Prusy tak dalece przytaro. Roku 1997. Wojciech ten tam mężczyństwem życia dokonał. Roku 1000. Otto, rudy cesarz, przybył do Polski. Polanii. Dlaczego, jakim prawem, w jakim celu usuwa się daty? Rodzi to konsekwencje i powoduje, że konika staje się ogólnikowa. Mało konkretna i mniej wartościowa. Jest to żałosne i aroganckie w stosunku do polskich czytelników, w stosunku do narodu. Lechickiego. Dlaczego historycy tego nie zauważyli i nie oprotestowali? Może mieli zły wzrok, może akurat nie założyli okularów. Wtedy, kiedy to robili, może nie wzięli, Lutaminianu. By sobie polepszyć. Nie wiadomo. Kolejnym dowodem na pełną kronikę Gala jest jej egzemplarz z 1821 roku. Znajdują się obecnie w bawarskiej Państwowej Bibliotece w Monachium. Bayerische Staatsbibliothek sibliotek Monachalem mm -hmm. z topiskiem na pierwszej stronie kroniki Historia Bolesława czego króla polskiego przez Marcina Galusa, co dopis dopisano odręcznie Dopisał ten niewątpliwie jakiś historyk zapoznający się z kroniką Kronika z tym odręcznym dopiskiem jest dostępna w internecie w pliku PDF Można to łatwo sprawdzić Następnym argumentem jest fakt, że Gal Anonim czy Marcin Gal nie mógł w swojej kronice opisać tylko śniowiecza i królów wtedy panujących, ponieważ miał w XII wieku do dyspozycji kilka starożytnych lechijskich kronik opisujących starożytność, a mianowicie Prokosza X wieku, Miorsza, Goranusa, Zolawy i Kagnimira XI wieku, czy nawet kronikę Warmisza Wojna na IV wieku do VIII wieku którą właśnie Kagnimir miał w ręku i przeglądał, co opisał w swojej księdze II w XI wieku. Reasumując, można przedstawić obecnie pełny poczet królów Lechi, opisany w końcu gala anonima, Inaczej Marcina Gala w okresach starożytnym i wczesnośredniowiecznym jak niżej. Królowie Lechi. Alan II przed naszą erą. Wandel. Krakos I. 400. Krakus II. Wanda. Leszek I. walczył z Aleksandrem Macedońskim. Leszek II. Wygrał zawody o koronę. Leszek III. walczył z Juszem Cezarem i Krasusem. To wziął za żonę Julię siostrę Cezara. Miał ksywę miał ksywę Taką miał nazwę. Także. Pompiliusz I. Pompiliusz II. Inaczej Popiel. Przerwa w dziejach około 800 lat. Zimowit. 867 rok naszej ery. Leszek. 902. Zimomysł. 913. Mieszko. 965. Bolesław I. 962. Konorowany promowany na cesarza przez Ottona Rudego w 1000 roku. Rudy. Konkludując, kronika i dzieje, dzieje książąt albo cesarstwa Polanii napisana przez Gala Anonima, inaczej Marcina Gala w XII wieku opisywała dzieje Lechi i królów lechiskich. zarówno w okresie starożytnym, jak i średniowiecznym. Także w tytule podkreślone jest funkcjonowane cesarstwa polani, inaczej Lech Lechi, które zostało zapoczątkowane Koronowaniem <kluje> diadem cesarskim Bolesława I Wielkiego przez Cesarza od Tona III w Gnieźnie w 1000 roku i powtórzone z uzyskaniem sakry w obecności papieża w Kościele Notre-Dame w Paryżu w 1924 roku. Kolnika Marcina Gala winna być jak najszybciej wydana w całości, ponieważ obejmuje okres starożytny, średniowieczny jak wyżej. Kronika Polanie lub Polańsko-śląska lub z z XIII wieku, autora nieznanego. W niniejszym prezentuje pożar królów lechickich, starożytnych i często średniowiecznych zawartych w tej kronice. Królowie. Lech, przed naszą marą, od którego pochodzą Lechici. Grakus, Grakus młody, zamordowany przez brata. Grakus starszy, wygnany za zabójstwo. Wanda, premisil listik drugi przemysław. Leszek drugi zwycięsko walczył z Aleksandrem Macedońskim. Listek trzeci, Tak, wygrał trzy z Miśący Cezarem oraz bitwę z Kraususem. Miał 20 synów. Pompiliusz Starszy, Pompiliusz Młody, otruł żoną swoich 20 wujów. Przerwa w dziejach 800 lat. Pest, Piast, Semowit, Ziemowit. Listek Leszek, Zimomysł. Mieszko zmarł w 1001 roku jako pierwszy chrześcijański kruplon. Poczet mało precyzyjny, bez dat. Konika powyższa jest niedostępna na czytelników. Opublikowano ją bowiem w grubym tomie dokumentów łacińskich: Regni Poloniae, Documenta Rerum Gestarum, który kosztuje ponad 300 zł. Taka zaporowa cena zapewne jest spowodowana tym, że wielokrotnie występują tam nazwy Lechici, Lechickie, Lechitów itp. Aha. Ach, ten. Ze strony globalizmu globalizm te tajne stowarzyszenia i umiaty i tak dalej no, tak bardzo chcieli się, się zniszczyć tak bardzo im nie pasowała no. kolejna, Kronika Cesarstwa polanii, Piotra z Byczyny z XIV wieku Nieszym prezentuję. Poczet królów lechickich starożytnych i wczesno zawarte w tej kronice. Krobia lech przed naszą erą, od którego pochodzą Lechici. Grakus, grakus młodszy, zamordowany przez brata. Grakus starszy. Dobrze, to się powtarza, to nie będę. I tak dalej. Pier Mieszko pierwszy to jest zmarł w 1000 roku. Poczet mało precyzyjny, bez dat. Kronika jest również dostępna dla czytelników, gdyż została opublik opublikowana w tomie dokumentów łacińskich z zaparową ceną Często zł zapewne ze względu na zawartość bilionerów technickich. Kronika Wszystkiego Świata Marcina Bielskiego XVI wieku. Obszerna, ciekawa kronika opublikowana po raz pierwszy w 1551 roku w polskim gotyku i do dzisiaj nie wydana w współczesnym języku polskim. Zrozumiałem dla czytelników. Marcin Bielski zadziwia szczegółową wiedzą historyczną oraz erudycją. Pragnę przedstawić główne tematy, które poruszone są w Kronice, aby zachęcić do zapoznania się z jej treścią. Przede wszystkim, chronika traktuje o dziejach i niektórych postaciach biblijnych, dziejach greckich i egipskich, dziejach i ważniejszych królach perskich, dziejach i cesarzach rzymskich, dziejach i czynach wielu królów, cesarzy oraz papieży, ziemiach włoskich, narodzie niemieckim. Hiszpanii, tatarach, Amazonkach, kulach tureckich, Włochach, Królestwie Węgierskim, Królestwie Czeskim pochodzeniu narodu polskiego. Bardzo ciekawe i ważne jest to, że w jej wydaniu na końcu zamieszano kronikę polską Bernarda Bapowskiego, XVI wieku, czego zdaje się, nasza histori historiografia nie założyła, podając w Wikipedii, że kronika ta zaginęła. <grym> Właśnie w taki sposób konika Wapowskiego przetrwała i możemy się cieszyć jej treścią. Patrz, niżej. O, świetnie. Dziękuję bardzo. Że pewne nocy nie udało się ustalić tej koniki. Dziękuję. To dobrze. Niech będzie kolejno. To Konika Polska Bernarda Wapowskiego XVI wieku. Konika ta pochodzi sprzed. 1535 roku została umieszczona na końcu Kroniki Wszystkiego Świata Marcina Bielskiego w 1551 roku jako oddzielny utwór i dzięki temu się zachowała. Dlatego wbrew twierdzeniom naszych historiografii mogą przedstawić poczet królów wczesnośredniowiecznych zawarty w Kronice Wapowskiego. Lech. Panowanie. 550. Potomkowie władali 150 lat. Wizymierz. Wizymierus. 12 wojewodów. Grakus Krok, 700 rok. Rządził także w Czechach. Grakus Wtóry. Zabił został wygnany. Lech Wanda, 730. 12 wojewodów Przemysław albo Leszek I, 750 rok. Leszko Wtóry, 780. Leszko III. Popiel I, 815. Popiel Wtóry, 830. Piast, 842. Umarł, mając co 20 lat. Samowic, 895. Leszek IV, 902. Zimom z 1921 mieszko 962-999 starał się o papieża w Rzymie Balsaw chorobry do 1025 rządził, koronował go Otton III, a arcybiskup Gaudenty namaścił na króla umarł w wieku 58 lat po 25 latach rządów, ponieważ został zatruty hostią. Tak więc Wapowski jako kolejny historyk potwierdził zgon Mieszka w 999 roku i jego starania w Rzymie o koronę królewską. Potwierdził również koronację w 1000 roku Bolesława i przez Otona III oraz namaszczenie dokonane przez arcybiskupa Gaudentego. To Teraz kronika łacińska, to Decyusza, 1521 roku. Decjusz w swoim dziele wydanym w Krakowie XVI wieku. Pod tytułem O starożytności Polski omawia w księdze I okres starożytny Sarmacji Europejskiej i dzieje naszych przodków: Gotów, Wandalów, Scytów, Słewów, Alanów, Burgundów oraz Lechi założonej przez Decha panującego z pomocą swoich rycerzy Lechitów. Opisuje ich walki z cesarstwami rzymskimi i bizantyjskim oraz podwoje tych terenów. Podboju terenów i zakładania słowiańskich królestw w Galii, Hiszpanii, Afryce oraz Italii. Wymienia także wielu znakomitych królów słowiańskich, m.in. Wandalów i gotów, oraz ich czyny i osiągnięcia w czasie podbojów miast i całych prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Ta dzieło ze swoją treścią wpisuje się, wpisuje się do tzw. Wielkiej Trójcy Kronikiem Przetłumaczonych. Obok Niechowita i Sarnickiego. Kurczak ja chciałbym, żeby były po polsku Niechowita i Sarnickiego. Zarnicki na pewno ma dużo do przekazania. Miechowita był klerykiem. Pisał tam swoje rzeczy, ale jakieś tam ciekawe, ciekawe rzeczy miał. Miał, ale. No i zostało to przetłumaczone: które ewidentnie udowadniają funkcjonowanie starożytności Sarmacji, inaczej Lechi oraz panowanie królów lechickich wraz z herbowymi rycerzami Lechitami. Dlatego prawdopodobnie nie są do dziś przetłumaczone z języka łacińskiego na język polski. Zwracam się jak najszybsze, wierne przetłumaczenie powyższych kronik i udostępnienie ich szlawińskiemu polskiemu społeczeństwu. Jest to bowiem zaniedbany obowiązek naszej historiografii. Poniżej prezentuję poczet królów starożytnych i w czasnosień zawartych w tej kronice. Królowie Sarmacji, inaczej Lechi. Lechius, przepraszam, panował wraz z Lechitami, Lechitae. 12 wojewodów, Grakus. Grakos Junior, Junior, Lechus, Bratobójca wygnany Wanda. Dwunastu wojewodów, raz wtóry. Przemysław walczy, walczył z ekscentem macedońskim. Primus, Lesko. Lesko drugi, Lesko trzeci. Popiel, pierwszy, Popiel drugi. Piast, Siemowit, Leszko, mnie Mieszko 1903, Bolesław. Okay. Decusz zdecydowanie potwierdził swoimi opisami starożytne dzieje naszego kraju i panowania w tym czasie naszych sarmackich, naszych lekickich królów Kronika Decusza po 498 latach powinna być jak najszybciej wytłumaczona na język polski wraz z oczekującymi na to kronikami Miechowity 500 lat i Sarnickiego 432 lata. Kronika polska, litewska, Żmucka i Wszystkie Świata Rusi, ksiąg XXV macja Stryjkowskiego z XVI wieku. chciałbym zwrócić uwagę na powyższą, mało znaną, ale ciekawą i obszerną konikę, liczącą aż 25 ksiąg, wydaną w Kulewcu w 1582 roku, w której omówione są na się dzieje oraz sąsiednich ziem na wschodzie. W księdze pierwszej Stryjkowski traktuje o stworzeniu świata a następnym omawia dzieje starożytnej i Polski, Litwy, że i Rusi. Podkreśla starając się z pilnością, aby ci prawdziwi i dowodny wywód narodów naszych sarmackich, sowieckich, ruskich, a przy tym litewskich, pokazał jako skąd, którym sposobem od potomstwa nowego poszli, jako też i za tym, którym powodem w tych krainach północnych osiedli a z małych początków tak wielkie narody i szerokość panowania urośli. Nas interesuje szczególnie Księga czwarta, której co prawda autor nie prezentuje po starożytnych i wczesnośredniowiecznych naszych królów sarmackich i nacjeleckich, ale opisuje starożytną Sarmację i rodowód oraz korzenie Polaków. Pisze, że to Asarmot, inaczej Sarmata, założył słowiańską Sarmację i od niego pochodzą Sarmacji. Sarmaci. Był on patriarchą, władcą słowiańskiego narodu sarmackiego a Sarmat zaś albo Sarmata Sarmatom dał imię i przezwisko, iż nas wszystkich Sarmatami, to jest wysokimi, wyniosłymi narody, od niego zowym. I dalej, Sławianie albo Sławacy, przodkowie naszy, naszy, byli sławni rycerską dzielnością jeszcze za czasów wojny trojańskiej. A iż osady swoje mieli w, pa w w krainie Azji Mniejszej, nad Pontem, Euksinem albo Czarnym Morzem, dlatego podkreśla, że prawidłowa nazwa to Sławianie, która pochodzi od ich sławy rycerskiej w boju, a nie od słowa. Strykowski podał również, że Pomponiusz Mela napisał Sarmackie narody słowiańskie zawsze były nieuśmierzone i wolne, dlatego rzymski cesarz August Oktawian, gdy go namawiano do wojny z Sarmatami, mówił iż mi się nie godzi złotą wędą ryby łowić. Chcieli nie chce więc stać niż zyskać. Oraz pisał do Lentulusa, hetmana swego, aby się nie ważył drażnić wojną sarmatów, którzy jej pokoju nie znali i w potężności rycerskiej możni byli. Syrikowski opisuje także zmagania militarne słowiańskich ludów sarmackich na przestrzeni wieków zarówno z cesarstwem rzymskim, jak i z cesarstwem bizantyjskim. Informuje również, że to Lech lechicką zimę założył i rozmnożył. Tak więc Strikowski potwierdza opisy zawarte w naszych innych wspaniałych konikach, a mianowicie Michobity, Deciusza i Sernickiego, Konika Czeska, Wacowa, Haika z XVI wieku, kolejna przed nami. Została wydana w Pradze. W 1541 roku. Jest nietypowa i nowatorska. Opisuje bowiem nie tylko wczesno i późno dzieje Czech, ale również lechi. ponieważ także w formie roczników szczegółowy poset władców. Hmm. Przedstawiam poniżej poczet władców kornika Hajka ze względu na jego wyjątkową zawartość, treść i znaczenie na tle słabych i niepełnych oraz niezgodnych ze źródłami historycznymi i historiografii. Lechi syn 644, 711, krok. 711, dobrze, krok. Lech, Wanda, wa, panowie i sędziowie. Panowali 53 lata. Przemysł Lesko, 9 lat. Tutaj są inne w ogóle daty i tak dalej, ale. A, my nie będę tego czytać. Dobrze, że się pamiętaj Bolesław Śmiały, koronowany w 1058 roku, obożony klątwą papieską. Najcenniejsze w końcu hajka jest to, że na przekór naszej historiografii czeski kronikarz pisze, iż Polacy to Lechici, a Polska to Lecha. Według jego kroniki, władca Lech pojawił się na arenie, dzieje już 494 lata później, w 644 roku, niż w większości kronik naszych zagranicznych w jest to rok 550, jednak wymienia również 16 królów Lechii wczesności czasności w latach 644 tysiąc. Od Lecha do Mieszka nie czy słaba. Lata panowania poszczególnych królów lechickich także nieznacznie nie się różnią, ale nie ma to większego znaczenia. Należy to dobitnie podkreślić, jak, ważny, jakie ważne informacje potwierdza konika Hajka, że potem naród ten na długi czas od ich księcia Lecha Lechami był nazwany. Że drugi był księciem lechickim. Że Lechy to jest Polacy. Córkę Kraka za pana sobie obrali o imieniu Wanda. Że Wanda, wojsko Lechów, to jest Polaków, zebrała przeciwko Redhegerowi panowanie Wandy, ale tylko w 720 roku. Potem podaje panowanie przez 53 lata panów i sędziów. Okej. Okay. Panow... Panowanie króla ziemowita już jako chrześcijanina, bowiem na naradzie uczcił monarchy Morawskiego, siedział gdy przy stole, jak inni chrześcijańscy władcy, podczas czeski, bożywo i poniżony, jako nieochrzczony, siedział na podłodze na kobiercu z obrusem. Długie panowanie uczestnika, który zmarł w 1000 roku, o rok już podają nasze kroniki. Koronacja Bolesława Herblego w 1000 roku przez cesarza. Koronacji Mieczysława III koroną ojca, czyli de facto diade diademem cesarskim. Okay. Konika Hajka powinna być na najszybciej przetłumaczona. Język polski dla słowiańskiego społeczeństwa polskiego. Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone Bartosza Paprockiego XVI wieku. Powyższe dzieło zostało wydane w Krakowie w 1584 roku. Bartosz Paprocki oprócz planety rodowych herbów rycerskich przedstawił również poczet królów wczesnośniewieszczych Lechii. Nawet no, nie będę czytać. Kronika Pawła Peszeckiego XVII wieku. Cała konika została wydana w Krakowie w 1870 roku. Opisuje ona historię Polski i związane z nią dzieje Europy w okresie panowania dwóch królów: Stefana Batorego i Władysława III Wazy. Dlatego zawiera niewiele informacji historycznych ważnych dla tematu tej publikacji. Wymaga jednak podkreślenia, że Peszecki na początku swojej koniki sięga wstecz. Agapity 21-32 omawia starożytną Polskę jako Sarmację Europejską i Sarmatów, czyli ludu sowieńskie, zwęskującej ogromny obszar. Wielką klęskę Legionów Rzymskich pod wodzą Kwin-Ktyliusza Warusa w lesie tobórskim w roku naszej ery, poniesioną przez rąk Sarmatów, m.in. pod wodzą Arminiusza, króla Rusków. Wyprawy wojenne ludów sarmackich na południe od Dunaju oraz chwała ich oręża. Podkreślając, że od sławy w woju pochodzi nazwa sławiania. Wojny oraz klęski Rzymian na terenie Tracji, Panonii, Dalmacji i Ilirii, poniesione od Sarmatów, o których pisali rzymscy konikarze Marcelinus, Flavius Wopiskus, Blondus Tacyt i czy Svetoniusz. Bależczyk gotów ich sukcesy militarne, m.in. zdobycie Rzymu w 410 roku, podwójnej Galii, Hiszpanii i Italii. Podwoje bandalów w Galii, Hiszpanii Italii, w Afryce Północnej. Teraz szeroki poczet królów polańskich od 550 roku do naszych czasów. Tomasza Tretera z XVII wieku umieszczony w jednym że słysza akurat tutaj konica. Nie tylko niej, bo kilku też innych. Także jest to poczet podobny do pocztów Jasnogórskiego i fariata, chociaż brakuje im króla zimowita, chyba przez pomyłkę okej okay. teraz mamy Regno Slawi, Slavi po... o Mauro Orbini, o tak to jest świetna książka naprawdę to jest piękna książka to ja będę czytać na 100% w swoim kanale będzie i już będzie na pewno jak dojdzie się do tego momentu już w przyszłości niedalekiej to będę czytał. Dobra. Dobra dowiedz, zacznijmy już? Dowiedzmy się o nim. Mauro Orbini był mnichem pochodzącym z dobrownika, szukał źródeł i materiałów na temat Sławian w wielu klasztorach i bibliotekach. Między innymi watykańskie oraz księcia Urbino. W XVI wieku dotarło do wielu źródeł, które już niestety nie istnieją. Dlatego tak cenne jest jego dzieło, którego dotyczy nie przetłumaczono na język polski. Monumentalne Królestwo Sławiany Mauro o. Orbiniego zostało wydane w języku włoskim we Włoszech w Persaro w 1601 roku. Jest to kompedium wiedzy o ludach słowiańskich zwane Encyklopedium Historii Sławiana. Liczy 474 strony. Zostało wiernie przetłumaczone w siedmiu częściach i trochę innym układzie wewnętrznym na język staro ruski oraz wydane w Sankt Petersburgu 20 sierpnia 1722 roku. W wyniku decyzji cara Piotra I autor korzystał Porównawczo z obu wydania. włoskie wydanie działa ze względu na treść ujawniającą wielkość narodzów, ich prawdziwą historią oraz niezwyciężony pod podoboje cywilizacji zachodniej trafiło na watykański indeks ksiąg zakazanych, a autor został oskarżony przez Inkwizycję, przed której model machiną obronił go szczęśliwie arcybiskup Dobrow Dobrownika. Auro na Orbini napisał, że po potopie najpierw zasiedlili Azję, a potem ich potomkowie ruszyli do Europy i na północ do Skandynawii, gdzie osiedli i rozrodzili się w takiej ogromnej liczbie, że Skandynawia nie mogła ich pomieścić i wyżywić. Dlatego wyruszyli na południe do Sarmacji Europejskiej, całą ją podbijając. I tu Orbini popełnił pierwszy błąd, bo dziś wiemy, że to nieprawda w oparciu, chociaż było najnowsze badania genetyczne Hapolu i Hapologrup, Ludów słowiańskich, które były autochtoniczne na ziemiach Sarmacji Europejskiej od 10 700 lat, m.in. zgodnie z badaniami z 2013 roku. Następnie Urbini podał znany opis Sarmacji Europejskiej według Ptolemeusza, przywołując także naszego historyka Aleksandra Gwagnina i jego opis Sarmacji Europejskiej. Dalej wymienił wiele ludów słowiańskich tam zamieszkujących, do których błędnie zaliczył również Szwedów, Szwedów? Finów, Normanów, Awarów, Celtów. Opierając się na wiedzy XVI wieku możemy stwierdzić, że Robinik popełnił długi błąd. Ale ta kronika świetna. W swoim dziele jednak potwierdził, że Słoweni mówili jednym językiem słowiańskim na ogromnym obszarze od Morza Kaspijskiego do Saksonii, czyli do Reno i do Morza Adriatyckiego oraz do Morza Germańskiego, czyli Słowiańskiego teraz Bałtyku. Nazwa Słowenia pochodzi od waleczności sukcesów i sławy w bojach w których sławianie byli zawsze odważni i pomysłowi oraz rządni sławy. Cytat. Sławianie przyciągali swoje sławne imię poprzez zwycięską bronię i stąd także ich, ich imiona. Mieczysław sławny w mieczu, Dobrosław sławny od czynienia dobra, Władysław sławny we władaniu. Sławianie byli ludem zawsze wolnym i niezależnym, który nigdy nie był poddany Rzymowi oraz gardził niewolnictwem jako obrazą człowieka. Słowianie w królowali na morzu już w starożytności, podbijając Skandynawię, Anglię i Irlandię oraz budowali silne nadbrzeżne grody, na przykład już 900 lat przed Herem. Ujście rzeki Mozy, Holandia, wznieśli sobie na gród. Nie wiem. Słowianie zwyciężyli wojska Aleksandra Macedońskiego, który usiłował ich schodować i narzucić trybut, zabijając jego dowódcę Menedema. Oraz 2000 rycerzy piechoty i 300 rycerzy konnicy. W VI wieku Słowanie walczyli skutecznie z cesarstwem bizantyjskim, wygrywając z bitwy i wojny na terenach Tracji, Lirii oraz Grecji. Orbinie ciekawie opisuje mało znane wojny Słowian-Wenedów, adriatyckich narentanów i zdrożami weneckimi. Wojna między narentami i Wenecjanami rozpoczęła się latem 829 roku. Zapanowania doży giwaniego, pierwszego I Partecipazio. Silna flota wenecka została przez Wenedów pokonana i rozbita, wiele statków zatonęło. Benadowie prześladowali Wenecjan przez następne 200 lat, wymuszając okresowe daniny za spodną żeglugę po Morzu Adriatyckim. ponadto żądając podatku od przewożonych towarów. Benadowie przełamywali wszelki opór Wenecjan i wygrywali potoczki na morzu. Ponadto, Rubini zakładał, zadał kłam kronikom zachodnim, że to kupiec frankijski Samon został wybrany na u króla Sławian południowych. Podał mianowicie, że był to najdzielniejszy w boju rycerz szlawiancki o imieniu Sam, który okazał się później skutecznym strategiem w walkach z Zawarami i Frankami. Panując niepodzielnie i z powodzeniem 36, 36 lat, miał 20 żon Sławiącynek, a z nimi trzech synów i 15 córek. Jest to jeden z przykładów zakończenia wielkiej historii Sławiany. Jeśli chodzi o dzieje pierwszego władcy Polski, Orbini wywodził go z Chorwacji, posługując się znaną nam opowieścią o dwóch braciach Lechu, Czechu, lecz podkreśla, że od Lecha pochodzi nazwa Karol Lechia i mieszkańców Lechów, opisuje chrzest i pierwszych władców chrześcijańskich na Morawii i Czechach. A w Polsce chrzest króla Mieczysława, w 1965 roku i jego małżeństwo z księżniczką częską Dąbrówką. W następnych rozdziałach Mauro Orbini opisuje szczegółowo dzieje polityczne i militarne licznych ludów słoweńskich oraz ich wzajemne powiązania, podkreślając wspólny rodowód język, zwyczaje i skuteczność oręża oraz podwoje w Azji, Europie i Afryce. Poniżej podałem tylko skrótowe, wybrane i mniej znane informacje o tych ludach słoweńskich, a niektóre ludy słoweńskie tylko wymieniłem. Sarmatowie, wenedowie, sławianie, inaczej wenetowie lub weneci, operujący w basenie Morza Kodańskiego, później nazywanego Wenedyjskim, początkowo jako ludy osiedlone nad morzem, były nazywane pomorzanami i koszubami. I dopiero później wykształciły się powszechne poszczególne plemiona, wieleci, Redarowie, Tolężanie, Ry rugianie, obodryci, ogólnie połabianie i inni. Wenedowie budowali swoje grody i miasta portowe W Europie nad brzegami morskimi na terenach obecnej Holandii, Belgii i Francji. Atakowali królestwa Danii, Szwecji, Anglii, na przykład latem 550 roku. Rozbili w Saksonii armię księcia, liczącą 53 tysiące wojów, a następnie połączone armie Saksonów i Dorczyków W bitwie tej zginął Król Duński, a książę saksoński zbieg. Serbowie Słowianie prowadzili m.in. wiele wojen z Karolem Wielkim. I w licznych bitwach zwyciężali jego wojska. Podczas jednej z nich zginęło 32 tysiące rycerzy frankońskich. Serbowie często łączyli się z wiejatami lub wilcami, a razem gromili oddziały Karola Wielkiego. Obodryci Salwania pobili wojska duńskie króla Swarda i wzięli do niewoli jego syna, księcia i Armeryka. Po śmierci Karola Wielkiego pokonali w trzech bitwach jego następców Turyngii. Saksonii i nad rzeką Fuldą, w której zginęło 50 tysięcy rycerzy frankońskich. Dzieje lugiansk były związane z starożytnym międzynarodowym miastem Portem Vinetom, z podwojami zamorskimi oraz ze słynnym Grodem Arkonom ze świątynią Świętowita. Rusowie-Słowianie walczyli z Cesarstwem Bizantyjskim w okresie panowania Cesarza Vespasiana i przeprawili się przez Dunaj i wtargnęli do, do Mezji gdzie wybili dwa legiony rzymskie, zginął też zarządca prowincji Agryppa, towarzyszyli również Gotą w wyprawach wojennych na prowincję Cesarstwa. Kolika wspomina też o władcach Rusi Kijowskiej Igorzy i gorzej jego żonie Oldze, która po śmierci męża udała się do Konstantynopola, przyjęła chrzest i imię Helena. Jest też informacja o następnych władcach Światosławie i Władimirze. Mauro Albini po raz drugi zadaje kłam zachodnim źródłom i tzw. teorii normańskiej o wybraniu północnego Warega na wadce Rusi. Podaje, że po wielkich kłótniach i sporach wysłano posłów posł do miasta Warek, niedaleko Lubeki, do ziemi Wandalów w Lechy. Tam wybrano trzech braci rodowitych Wandalów: Ruryka, Siniawa i Truwora, których wysłano, aby objęli władzę na Rusi w Nowogrodzkiej, a później Rusi Kijowskiej. Tak więc władza książęcą wrócił w jej sławienie: Wandala, a Niemie, Normanowie Waregowie. Tak właśnie zakłamywali niemieccy historycy naszą słowiańską historię. Między innymi Gothic Bayer czy Gerard Friedrich. O, mleko! Müller. Muller Milch, <grym> Jak podajeł nasz historyk, profesor Ludwik Bazylow w swojej historii Rosji. Orbini podkreślił również, że Alanowie, Wandelowie i Burgundowie pochodzili z Kresa Polskiego, czyli Starożytnej Lechii. Gotowie lub Gorczysowani zapisali jedną z najciekawszych historii, kart historii Sowana. Na początku Orbini mylnie wywodzi gotów ze Skandynawii, opisując ich ekspansję na wschód i zachód, podaje, że król Vezus lub Wezor podjął Egipt i pokonał faraona Betorika. Opisuje ich podział na Wizygotów i Ostrogotów oraz podbuje i kolejne osiedlenia z zakonaniem okresowych sowieckich królestw na obczyźnia. Wizygoci założyli królestwa w Dacji w III wieku, w Tracji w IV wieku, w Hiszpanii Wschodniej w V wieku, królestwo Tuluzy w v, VI wieku, królestwo Toledańskie w VI do VIII wieku. Ostrogoci założyli królestwa Panonii w IV wieku, królestwo Italii w V do VI wieku. Wspomina, że przed Królestwem Ostrogotów w Italii funkcjonowało Królestwo Dukera, Sławianina Rugianina, który był królem Italii przez 17 lat. Zanim jego wojska. Rugian, Sławów, Herulów i Rzymen pokonali Ostrogoci, a on został przez nich zabity. Goci na przestrzeni tych wieków odbyli wiele wojen i bite z Cesarstwami rzymskim i bizantyjskim. Orbini wspomina także o wielkiej wyprawie na Italię. Radagasta, który według innych źródeł, był wandalem na czele 200 tysięcy wojowników z różnych plemion, który spustoszył Tracją, Pannonią, Ileryk, Noricium i północną Italią, zanim został pokonany i zabity pod Florencją. Wanderowie starania zapisali drugą najspanialszą kartę w historii Swedena. Orbini także błędnie wywodzi ich ze Skandynawii. Opisuje przebycie na teren Polski, Lechii i wiele migracji osiedlańczych oraz walk na przestrzeni wieków nad Renem, nad Morzem Bałtyckim, z Danami i Saksonami, w i we Fryzji, Fryzowie, oraz nad Dunajem w Pannonii, gdzie mieszkali 40 lat, także nad Górną Wisłą. Dalej podaje daty ich ekspansji, trochę inne niż ogólne, przyjęte, według kroniki, latem 382 roku wandalowie pod wodzą Godegislusa przeszli do Italii, a w 415 roku pod Pireneia, znaczy pod wodzą Corseka, migrowali do Francji i Galii, potem przeszli przez Pireneje do Hiszpanii i zajęli jedną z najlepszych prowincji, którą nazwali Wandaluzja Andaluzja. Druga ich część najechała w Wenecję i Istrię. następnie przyprawili się przez ścieśnienie Gibraltarską, zdobyli wiele miast, w tym Hiponę, Kartaginę oraz zwyciężyli wojska Bonifacjusza, rzymskiego komesa Afryki, Vandalowie ze swoim królem Gęzerykiem, złożyli królestwo Wandalów i Alanów ze stolicą w Kartaginie. Opanowali też wyspy na Morzu Śródziemnym, m.in. Sardynią, Baleary, Majorką, Minorką, Sycylię, Korsyką. Nazwano zapewne od imienia kula Korsyko, Korsyko dziadka Genzeryka. Genzeryk opanował również Szkocję i Brytanię. Latem 457 -45 roku zdobył Rzym i wrócił do Kartaginy z łupami. Przywiózł też cesarzową, wydową Eudoksję oraz jej dwie córki Jadokię i Placydią. Glimmer był ostatnim królem Wandalów w Afryce, którego pokonał i wziął do niewoli wódz bizantyjski belizariusz, a następnie zawiózł do Konstantynopola inną winę przez Orbinię to Karolowie, Rusini i Boskwianie, Awarowie, pomyłka Orbiniego nie mieli bowiem grupy 1–1: Alanowie, Bastarnowie i peczyngowie, Ungurowie i Melanchthijowie. Skirowie, Finowie, Pomyłka, Dakowie, Normanowie, Pomyłka, Markomanowie, Ikwadowie, Amazonki, Trakowie, omówione przez Orbiniego, ludy Ludysławieńskie, Ardeanie, Piłarania, Skordiskowia, Sagestania, Panoni, Liburnowie, Dalmatowie, Dardanowie, Mezjanie, Trybalowie, Agarianie Macedo, Jania. Orbini podał również szczegółowy podział nowo podbitego po trzech wojnach w 1968 roku przed naszą erą, obszar obszaru rzymskiego Rykum na 10 prowincji, a później na 5 dalszych. Każda z 15 prowincji miała inny obszar, a tym samym zarządzający nimi przedstawiciele Rzymu różną rangą. Orbini ponadto szczegółowo opisał m.in. Dzieje Republiki Raguzy Dobrownika, królów Dalmacji, w tym panowania czterech głównych domów królewskich oraz narodów sąsiadujących z Ilerykiem w latach 465-611, Celenskiego Królestwa Bułgarii, misji antychizytacyjnej Cyrylego i Medotego, Medotego wśród ludów sawiańskich. Na zakończenie należy szczególnie podkreślić, że dzieło Mauro Orbiniego o Królestwie Sławian jest wyjątkowe, ponieważ omawia temat tego imperium kompleksowo i szczegółowo zarazem zarówno jeśli chodzi o okres starożytny, jak i średniowieczny. Jednocześnie podkreśla wolność, wielkość, godność, jednolitość oraz sławną, nieujarzmioną waleczność ludów słowiańskich. Przedstawia nam dzieje wielu plemion słowiańskich osiadłych na ogromnym obszarze Sarmacji, inaczej Lechii oraz podbitych królestw od Atlantyku po Ural i od Bałtyku po Adriatyk i Afrykę Północną. W tym wielkim niedzielę czuje się oddanie i zaangażowanie oraz duszę słowiańską autora, który przekazał nam bezcenne informacje o naszych przodkach słowianach, ryzykując własnym życiem. Wielka sowa dla Mauro Orbiniego za to dzieło, które pełne, którego pełne wydanie włoskie z 1601 roku powinno być przetłumaczone na język polski dla słowiańskiego społeczeństwa polskiego. Tutaj mamy kolejny poczet chronologiczny książąt i królów polańskich od Lecha I do Augusta II. Benoit Fariata z XVIII wieku, umieszczony na obrazie. Mamy tutaj od Lecha do Mieczysława I. Poczet na bazie Fariata jest bardzo podobny do pocztu jasnogórskiego. Obejmuje bowiem 15 królów, a także do pocztu Tretera umieszczonego na wizerunku Orła. Chociaż ten przedstawia 14 królów, gdyż brakuje kula ziemowita. Kronika Stanisława Kleczewskiego. Lech historii polskiej przywrócony. Powyższe dzieło zostało wydane w języku łacińskim w Olmucji na Morawach w 1774 roku i do dziś nie zostało przetłumaczone na język polski. Prawdopodobnie ze względu na poruszony temat, panowanie naszego historycznego króla Lecha. Poniedziałek przedstawiam tłumaczenie na język polski, strony tytułowej oraz szczegółowego spisu z treści trzech części tego dzieła, by czytelnik sam zorientował się, czego dotyczy. Zwracam uwagę przede wszystkim na część pierwszą, która dla nas jest najbardziej interesująca, gdyż udowadnia panowanie króla Lecha I, który zapoczątkował dynastię lechicką, oraz wywodzące się od niego nazwy Lechici i Lachy. W historii polskiej. Lech przywrócony przez pobożnego brata Stanisława Kleszewskiego zakonu braci mniejszych, węższego wizytacji prowincji ruskiej kapłana. Spis tego, co zawiera się w tym dziełku wstęp. Sekcja pierwsza wyjaśnia się powód opisania o Lechu, mianowicie ponieważ krzywda dzieje się w starożytności, zaczynając o tym, co było niewątpliwe. Sekcja druga. Wyjaśniamy, wyjaśniany jest geniusz antylechitów, którzy nie tyle odrzucają Lecha, ile używając buńczuchnych tak, błączucznych To za słowo, Argumentów. Wyśmiewają obrońców Lecha. Sekcja trzecia. Wyjaśniamy, wyjaśniany jest koniec piszącego i zalecany porządek tego, co ma być przekazane. Część pierwsza. W której pokazuje się Lech, że istniał naprawdę. Sekcja pierwsza pokazuje, że Scytowie Sarmaci Słowianie byli jednym ludem, nazywanym po słowiańsku i używającym jednego języka pośród siebie. Należy także odnosić do jednego ludu słowiańskiego plemiona o odmiennych nazwach. Sekcja druga. Polska jest częścią Sarmacji, w której panował Lech, którego Lęgnich nazywa bajecznym władcą. Sekcja trzecia. Wyjaśniane jest imię Lech oraz to, że nie zostało ono niedawno zmyślone, ponieważ pojawia się w licznych świadectwach autorów starożytnych, którzy przekazują tę imię z czcią. Sekcja czwarta. Wyjaśnia, że imię Lech oznaczało niegdyś dostojeństwo Wreszcie że przeszło w imię własne, co znajduje potwierdzenie w wielu przykładach tak krajowych jak i zagranicznych. Sekcja piąta potwierdza, że lech istniał, dodaje się do jego poprzedników oraz zamieszcza i linię genealogiczną na podstawie wypróbowanych autorów, gdzie potrzeba broni świadectwa, prezbitera, dioklesa i marula oraz rozwiwa niektóre wątpliwości. Sekcja szósta potwierdza, że Lech istniał i pokazuje, że, za, że żadna opowieść nie ma lepszych świadków nad te, która mówi, że Lech istniał. Sekcja siódma. Przekaz starożytny, poparty powagą nowszych autorów, wykazuje dostatecznie, że Lech pierwszy panował w Polsce. Potwierdzane jest to przykładem z klasycznych i najstarszych historyków oraz niezakłóconym używaniem przekazów wśród ludów słowiańskich. Sekcja ósma. Badane są odmienne poglądy na temat ojczyzny Lecha. Konfrontowani są autorzy, którzy zdają sobie przeczyć, jak na przykład Prokopiusz, Agatiasz, Jornandes, Porfrigoneta, pokazuje się też jak wyjście dobrze zbiega się z przybyciem Lecha na tę ziemię, chociaż wszyscy poprzednicy przybywają na nią z dość daleka. Sekcja dziewiąta. Bada się przebycie Lecha wedle Miechowity i innych polskich historyków. Odrzuca się zwłaszcza pogląd Len Gnicha i pokazuje, że chociaż Lech zbiega się w czasie z migracją Lazów, to Lazowie nigdy nie znali Lecha. Czas zaś jego przybycia jest określany na podstawie chronologii poprzedników Lecha. Ok, sekcja 10. Nazwa Lechici albo Lachy wyprowadzona jest od Lecha. Pokazuje się tu zwyczaj usławiane, że poszczególne ludy były nazywane od miejsc. Niekiedy od wybitnych, bądź chalebnie dokonanych uczynków, czasem też od ich wódzów. Wodzów. Pozostają jeszcze w Polsce ślady imienia Lachów, ponieważ było one powszechne. No dobrze, to już nie będę czytać, bo mamy wystarczająco dużo dowodów, żeby udowodnić, więc nie trzeba czytać tych kwitów. Tutaj, co tutaj część druga, gdzie zbijane są poglądy Antelechitów. Nie wiem, może jakąś sekcję przeczytam. Nie wiem, dobra, no sekcja pierwsza. Zbijany jest potrójny pogląd. Pierwszy, że różna odmiana i zmienność imienia Lech świadczy o tym, że go nie było. Wystarczy na dodanie przykładów o rzeczach pewnych, zmienionych w człowieku, a zwłaszcza gdy to, co słowiańskie, słowiański wyraża się po grecku. Drugi zarzu zarzut, że należy raczej wywodzić Lecha z łaciny lub Greki, nie ze słowiańskiego. Zbija się go tak, że nie trzeba odnosić się do obcych. Trzeci, że należy raczej wywodzić Lecheona od Lecha, nie zaś odwrotnie. Dobra, jakieś tam bzdury, nie będę tego czytać. Część trzecia. Pokazuje się, że żadną miarą nie można wykazać, że Polacy mogą pochodzić od lazów. Jeszcze raz słyszę o lazach, laz, lazach. No dobrze, tutaj mamy. No, gazów nie byli z nami spokojni. Co tutaj jeszcze mamy? Przejdę do przodu o starożytności imienia Lech, który nie jest nowe albo zmyślone. Sekcja trzecia. Tutaj mam ładnie wszystko wyjaśnione. Co to jest jeszcze jest? Schwaben. Nic nie ma. Sekcja czwarta, starożytne imię Lecha używane dla określenia godności osoby przeszło w imię własne. Z kolejna sekcja. Sekcja. Co jest? Aha. Sekcja ósma. Skąd Lech przybył na tę ziemię? No dobrze. Na pewno ze wschodnich terenów Lechici albo Lachy niegdyś Polacy nazywani tak przez Lecha. Kolejna sekcja. No i kolejne, bo to mamy tutaj. Kolejną kronikę, moment. Sarmacja Europejska, wnet powszechnym po potopie zamieszkana, albo urywek traktatu o po powszechnym potopie, część trzecia, z krzeczewskiego z XVIII wieku. Powyższe dzieło zostało wydane w języku łacińskim w 1769 roku, w Lwowie, i od tego czasu nie zostało przetłumaczone na język polski. poniżej przedstawiam przetłumaczone stronę tytułową oraz tytuły ośmiu rozdziałów, żeby czytelnik mógł się zorientować, o czym traktuje to dzieło. Starmacja europejska wnet po powszechnym potopie zamieszkana tak, w którym pokazuje się części, część trzecia, w którym pokazuje się przybycie do Europy potomków nowego oraz dodaje się najstarsze ludy, które zamieszkiwały te ziemię, na które teraz rozciąga się lub niegdyś rozciągało się królestwo Polaków przed Lechem. Pokazuje się także starożytność, liczebność, obyczaj, przysławne czyny, zwyczaje, kształt królestwa ludoscytu Sarmacko-Słowiańskiego. Przez autora brata Sensowa Kaczewskiego, zakonu braci mniejszych, kapłana wizytacji w prowincji ruskiej. Ok, rozdział pierwszy. Tutaj mamy rozdziały, spodziewane co tam będzie. O podobieństwie Polaków do Strażników Stotosarmatów, Sarmatów, względem języka, uzbrojenia, zwyczaju. Ok. Mamy wyjaśnienia. zobaczę, jeszcze do przodu co tu jest. Kolejny został wymieniony trzy razy. Komentarz autora. Okay, no i teraz mamy też kolejną kronikę z 19. 19 kronik obsługujących starożytną Polskę. Mamy, a jest ich jeszcze więcej do przodu. Tam jest 20, kolejna, i tak dalej. To jest kronika. Gottfrida Langnicha z XVIII wieku. Też opisująca starożytność. Mamy tutaj też naszych przodków. No. Moment, to jeszcze. Dobra, przeczy przeczytam wam na koniec, co to w ogóle jest. To będzie dobre. To, to, to jest ciekawe akurat. Starożytna Persja na wojnie. Opracowanie i taj będą sarmaci w tych walkach. Ach, to są akurat ciekawe rzeczy. Ale przetam Wam na koniec ostatnią konikę. krówie polscy... Ob... To nie jest konik akurat, ale kolejny dowód. Kolo... Krówie polscy w obrazach i pieśniach Walerego Eliasza Radzikowskiego z XIX wieku. Obrazy z całymi postaciami królów polskich od Lecha do Stanisława Augusta zostały wydane w powyższej książce w 1893 roku. Okej, okay, no to jednak. No dobrze. Jednak poczet zawiera tylko 8 królów Lechickich czesnego średniowiecza. Od Lecha do Mieszka I jak niżej. Lech, Krak, Wanda, Piast, Siemowit, Lestek, Siemomys, Mieszko I. I myślę, że starczy na razie. Przeczytałem Wam bardzo dużo, godzinny tekst. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, polecajcie, komentujcie i trzymajcie się w takim razie. Cześć, pa, żegnam Was. Na razie.